Parlamentu Europejskiego, wiceprezesa partii Wolność, pana Roberta Iwaszkiewicza. Witam państwa serdecznie. Na początku tak się zastanawiam, chyba powinienem podziękować pani Bieńkowskiej za ten jej pomysł projektu nowej dyrektywy o broni. Gdyby nie ona, nie zapisałbym się do klubu strzeleckiego. Gdyby nie ten projekt, nie zapisałbym się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów. Nie zainteresowałbym się bronią, którą w tej chwili uważam za bardzo ważny czynnik w moim życiu. Nie zapisałbym się również do koła łowieckiego i nie wiedziałbym, jak się porusza po lesie, nie wiedziałbym, jak się poluje na zwierzęta. Czyli tak naprawdę pani Bieńkowska w moim życiu wywarła dosyć duże piętno. Dzięki niej byłem jedynym Polakiem, który pracował nad dyrektywą w sprawie broni w Parlamencie Europejskim. Nie wiem, czy jest się chwalić czym, ponieważ tak naprawdę na zakończenie głosowałem przeciwko tej dyrektywie, nad którą wiele miesięcy pracowałem. Szanowni Państwo, na podstawie tej dyrektywy w tej chwili próbuje się wprowadzić w Polsce nowe prawo i nie wprost, z tego co wiem, poprzez zmianę ustawy o posiadaniu, nabywaniu broni, ale bocznymi drogami. W ustawie bodajże o handlu bronią i amunicją próbuje się zmienić podstawowe definicje, które obowiązują w ustawie głównej. Na przykład definicja noszenia broni. Szanowni Państwo, ja mam dzisiaj ze sobą broń. Jako strzelec sportowy przyjechałem tutaj na zawody i mogę nosić broń. Definicja noszenia broni to jest posiadanie przy sobie broni załadowanej. Ona jest w tej chwili niezaładowana, także wobec obecnej definicji ja nie noszę broni w tej chwili. Natomiast ta definicja ma być zmieniona w ten sposób, że niezaładowana broń przenoszona w każdej sytuacji też jest noszeniem broni. Jako strzelec sportowy mogę nosić broń, ale już jako kolekcjoner nie mogę przenosić broni kolekcjonerskiej. Czyli w tej chwili muszę mieć broń rozładowaną i osobno przenosić, powiedzmy, magazynek, amunicję i broń. Poprzez zmianę definicji, że przenoszenie broni, noszenie broni to jest przenoszenie również czegoś takiego, czyli bez magazynka, bez amunicji, sam, nie wiem, szkielet, czy same części istotne, tak zwane broni, też jest noszeniem broni. Co się z tym wiąże? Żeby kolekcjoner mógł w tej chwili przenieść broń, musi wystąpić o zgodę do komendanta policji. Jeżeli będzie chciał kupić nawet broń w sklepie i przenieść ją do domu, będzie musiał za każdym razem wystąpić do komendanta policji o pozwolenie. Jeżeli będzie chciał przewieźć tą broń, nie wiem, na wystawę, czy na jakieś miejsce rekonstrukcji, czy nawet na strzelnicę, bo w tej chwili można na strzelnicy strzelać z broni kolekcjonerskiej, będzie musiał każdorazowo wystąpić o pozwolenie do komendanta policji. Jak to się ma do wolności, o której tutaj cały czas mówimy, chyba wszyscy wiemy. Szanowni Państwo, ja dzięki pani Bieńkowskiej zająłem się tą bronią i nie tylko ja. Mój syn dzięki pani Bieńkowskiej zbudował i otworzył we Wrocławiu strzelnicę sportową. Walczył z urzędnikami wiele miesięcy.
pomimo że według przepisów, żeby otworzyć strzelnicę, wystarczy tylko i wyłącznie podpis pod regulaminem strzelnicy gospodarza miasta czy terenu, czyli burmistrza, wójta. Tego podpisu nie mógł uzyskać, pomimo że nie ma żadnych warunków określających, na jakiej podstawie pan burmistrz może podpisać taki regulamin. W ustawie jest wzorcowy regulamin, na podstawie którego każda tak naprawdę strzelnica może powstać tylko i wyłącznie poprzez jeden zwykły podpis pana burmistrza. Niestety wiele, wiele miesięcy urzędnicy nie godzili się na to. Musiał spełnić szereg warunków, które wymyślali urzędnicy, które nie wynikały z przepisów prawa. To właśnie prawo doprowadza do takich absurdów. Szanowni Państwo, prawo tworzone jest głównie w Unii Europejskiej. W Polsce to prawo się głównie przepisuje, rzadko kiedy implementuje. Z reguły bezmyślnie się przepisuje i uchwala w polskim Sejmie. Pracując nad dyrektywą o broni, pracowaliśmy w komisji IMCO na takiej zasadzie, że z każdej grupy politycznej był wyznaczony jeden przedstawiciel, który jakby odpowiadał za podejście polityczne danej grupy i wspólnie z pozostałymi wypracowywaliśmy ten tekst. Samo to, że na 8 grup politycznych do opracowywania dyrektywy wyznaczono 5 kobiet, 6 kobiet i dwóch mężczyzn pracowało nad dyrektywą. Pani przewodnicząca nie potrafiła nawet odróżnić broni automatycznej od półautomatycznej. Pytając się mnie kiedyś, czy broń automatyczna to jest ta, co ma duży magazynek, a broń półautomatyczna to jest ta, co ma mały magazynek, to pewnie na tej samej zasadzie pani Bieńkowska rozróżniała pistolet i rewolwer. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo mocno zaapelować o wysiłek. O wysiłek przede wszystkim umysłowy, żeby postarać się o zdobycie pozwolenia na broń. Im więcej ludzi będzie miało pozwolenie na broń, a przechodząc drogę pozwolenia na broń, obędzie się, jakby zaakceptuje tą broń w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Ja ze swojej obserwacji widzę, że obcowanie z bronią jest bardzo ważne dla młodych ludzi. Ono uczy odpowiedzialności, uczy spokoju zachowania. Naprawdę ma bardzo dobry wpływ takie obcowanie z bronią z młodymi ludźmi. Chciałbym na zakończenie do Państwa zaapelować, żeby poczynić ten wysiłek i naprawdę starać się o pozwolenie na broń i jak najwięcej z tą bronią obcować. Dziękuję ślicznie.